Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo... Ajajaj, ale to brzydko wygląda, moje oczy bolą. Przydałaby się tutaj lekka korekcja kolorów. Serdecznie, ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak więc, moi drodzy, tak, jesteśmy już w grze, którą naprawdę bardzo, bardzo lubicie. Mianowicie jest to oczywiście Clash Royale i oczywiście zapraszam was do tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, wiecie co macie robić, dajcie łapkę w górę lub coś tam jeszcze, co możecie dać. Na przykład wbijcie na grupkę oraz na fanpage'a. Będę wam bardzo wdzięczny, bo już na przykład na grupie jest 2000 członków, więc jest to już całkiem duża liczba. Tak więc, bez przedłużania, zaczynajmy nasz kolejny odcinek z Clash Royale. Oczywiście, moi drodzy, jak sami teraz widzieliście, intro było inne, nie było te intro gamingowe. Dlaczego, Kuba? Czy Clash Royale to nie jest gra twoim zdaniem? Jest oczywiście, moi drodzy, jest to gra, ale tak jak mówię, ten odcinek będzie montowany, tak więc dajemy normalne intro, prawda? Bo jeżeli odcinek jest mniej montowany, znaczy też jest montowany, ale jest mniej montowany, to dajemy to intro te gamingowe, prawda, że do gry. No ale jeżeli odcinek jest normalnie zmontowany, że tak powiem, tak jak ja to zawsze robię, prawda, w moich programach i tak dalej, czyli wiecie, jest taki dobry montaż, no to wtedy daję te zwykłe intro, na przykład vlog, jakieś gierki i tak dalej, a tak takie typowe gry, na przykład Fallout Shelter i za niedługo jeszcze wyjdzie ta Stardew Valley kolejny odcinek, to będziemy dawali te zwykłe intro. Dobra, bo rzeczywiście troszeczkę się tutaj rozgadałem. Moi drodzy, co będziemy dzisiaj robili na tym odcinku? Dzisiaj naprawdę sporo rzeczy będziemy robili. Mianowicie dogramy sobie Battle Ram Challenge. Jest to bardzo ciekawy challenge, który... Powiem wam szczerze, że mi się bardzo spodobał i to może zachęcić graczy do tego, aby grali właśnie tym Battle Ramem. Dlatego, dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że właśnie po prostu dają graczom przetestować tego Battle Ram Challenge bez możliwości, nie bez możliwości, tylko bez potrzeby kupowania go, prawda, ulepszania i tak dalej, ale dają graczom zobaczenie, jak on się będzie sprawdzał i tak dalej. Moim zdaniem nie jest zbytnio dobry, ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Właśnie dajcie znać, moi drodzy, co myślicie o tym Battle Ramie, bo moim zdaniem jest ok, ale no coś w nim moim zdaniem brakuje. Coś w nim moim zdaniem brakuje i w sumie nie wiem czego, ale czegoś na pewno. Dobra, co my tutaj chcemy? Myślę, że o golemy sobie poprosimy, bo dzisiaj oczywiście jest niedziela, jak to nagrywam, nie wiem kiedy to wrzucę, zapewne w poniedziałek, tak więc może już nie być właśnie tych requestów kart. Nie, no dzisiaj raczej tego nie wrzucę, bo już jest za późno. Już jest około 19 godziny, więc trochę już późno jest. Dobra, wiecie co jeszcze, moi drodzy? Chodźmy sobie do sklepu, zobaczcie, czekajcie. Bo ile teraz będę miał golemów? Dwa mi dali, dadzą mi dwa, czyli już będę... O kurde, golem na tym! Ale będę miał teraz golema wykokszonego, zobaczcie. Jeszcze bym kupił dwie karty. Okej, czyli dwie mi dadzą karty teraz, o ile się nie mylę. Czyli musiałbym kupić jeszcze jedną i jeszcze jedną. No dobra, niech stracę. Moi drodzy, mamy golema na 5 levelu. Masakra, co się stało, moi drodzy. Mamy już golema, napiszę im tylko po... Pozdrówcie ty. Mamy golema na levelu ten. Na levelu, jak on się nazywa? Na 5 levelu. Nigdy, moi drodzy, tego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek będę miał golema na 5 levelu. To jest... Oj, coraz lepiej, moi drodzy. Dobra, lecimy sobie już tutaj z koksem do Battle Ram Challenge. Tylko jaki mamy tutaj deck, ile się nie mylę? Ten deck jest całkiem ok, jakby co to zaraz sobie go zmienimy. No i też będzie ok. W ogóle szklanki nie mam. Aha, wiem gdzie jest moja szklanka, przepraszam. O! Halo? Dobra, mam już szklankę, już tutaj kubek nasz jest. Na łóżku, nie wiadomo co robi kubek na łóżku, ale dobra, jest już kubek. No i myślę, że możemy tutaj grać. Halo, halo, zostaw mnie kolego, koleżanko. Halo? No nie. Dobra, ajajaj, ale jednak walą. No trudno, przez to moi drodzy, że musiałem polecieć szybko po kubek. Ale tam się nic nie dzieje, to jest wiadomo, bez żadnego problemu. Dobra, ogólnie ten deck, który mam tutaj, jest słabym deckiem, powiem wam szczerze. Ogólnie też dzisiaj piję frugo, dobrze, za dużo ogólnie mówię, przepraszam. Nauczyłem się od Sylwii, przepraszam cię Sylwia. Ale no, ale taka prawda niestety. Dobra, dajmy sobie to, dajmy sobie Hogrider. A poczekajcie, patrzcie na ten trik. Może nam się uda, na dwie strony polecimy, patrzcie. Ciekawe, czy... Oj, ale słaby ten. Ale słaby z mojej strony, jak on się nazywa? Słaby miniony, bo Executioner wszystko zniszczy. Ale dobra, nie jest najgorzej. Tak jak mówię, no nie jest też jakoś mega dobrze. Oj, teraz może być ciężko. Executioner tutaj musi podziałać. Oj. No i to... mamy powierzchnię niestety. Aj, kurde. Ale zepsuliśmy tą akcję. No niedobrze, powiem wam szczerze. Ale może nam się jeszcze uda odkuć, że tak powiem. Fajnie, gdyby nam się udało w sumie, bo chciałbym to wygrać, nie ukrywam. Bo to już byłaby druga przegrana, więc trochę lipa byłaby, więc...
no tak trochę szkoda by wtedy było. Ogólnie właśnie ciekawa wiadomość dla was, bo od teraz moi drodzy, wszystkie odcinki Slash Royale będą w okolicy 20 minut. Jeżeli na przykład będziemy chcieli zagrać cały Battle Ram Challenge, to podzielę odcinek na dwie części ze względu, że no po prostu wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawsze i po prostu tak będziemy robili, tak? Że będziemy odcinki robili maksymalnie po 20 minut Slash Royale, więc myślę, że to też będzie całkiem okej, prawda? No, chyba nie będzie najgorzej w sumie. Dobra, dajmy sobie tutaj jeszcze minera. Minera, jak coś tam, jakiś tam damage z 200 myślę, że zada. Okej, trochę słaby to. Ojojo, jaki fireball. Jaki nobski fireball. Ja nie mogę, ale ja tutaj zepsułem sobie grę. Dobra, wiecie co, chyba potrzeba. Każdy teraz gra tym jak on się ma? Egzekutorem właśnie. Będę może mówił po polsku, bo nie umiem po angielsku tego za bardzo powiedzieć. Dobra, dajmy sobie minera. Naprawdę dobra karta, no ale kurde, ja nie mam dobrego deku. Naprawdę, mam takie słabe deki. Nie opłaca mi się nawet robić tego. Nie opłaca mi się nawet robić skrzynki w sumie, bo tutaj się nie opłaca robić skrzynek, prawda? Bo to są zwykłe jakieś ten. To się wlicza do turnamentu, więc za turnamenty jak skrzynkę zrobimy, na pewno nic za to nie dostaniemy. Ale dobra, czekajcie, jak mi teraz dadzą golemy. Tak, mam, moi drodzy, golema na ten. Na piątym levelu golemiarza. O kurde, co to da, moi drodzy, co to da. 400 życia, to jest dużo, to jest 400 życia, to jest dużo. 25 damage'a, też całkiem sporo. Dead damage, okej, czyli ten damage przy wybuchu, naprawdę spoko. Golem hit level, kolejny level, no i super, to też mi się jak najbardziej podoba. Damage per second, no i to jest ekstra, to jest naprawdę ekstra. Moi drodzy, mamy golema na levelu 5. Co się dzieje, moja ulubiona karta w Clash Royale. Bo często też pytacie, jaka jest moja ulubiona karta. Jest to, moi drodzy, golem oczywiście. Tak więc powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Wlatujemy oczywiście na rękę i zaraz zobaczymy, co się z tym będzie dziać. Oj, golem na takim levelu. W ogóle ile teraz kart na level 6? Chyba 40? O kurde. No to powiem wam szczerze, że ciekawie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co się teraz tutaj wytworzy. Szkoda, że jeszcze piesyka nie mam na 8. Bo ludzie, którzy mają właśnie ten level... Oj. Ojojoj! Dobra. No nie, ale lipa. Halo, dobra, dajmy sobie tamstone. Dobra, tamstone tutaj myślę, że nawet podziała. Ale trochę nam zadał. Trochę nam niestety niefortunne obrażenia. Dobra, nie jest aż tak źle, jak myślałem. Piecyk teraz myślę, że... Dobra, nie kontrujmy tego, myślę. Co by tutaj zrobić? No właśnie ten piecyk. To, że ten piecyk, moi drodzy, nie jest na levelu 8, czyli przez to no po prostu te fire spirity nie dochodzą tam do wieży. To jest trochę lipa, bo no, tracę dużo na tym, no. Tracę, no nie ukrywajmy tego, że trochę tutaj tracę, nawet nie trochę, nawet dużo tutaj tracę. Dobra, mam nadzieję, że ta princeska zostanie załatwiona przez tego Baby'ego. Aha, Baby nawet nie idzie na to, no dobrze. Ale lipa, moi drodzy. Taka lipa, dobra, dojdzie na to, powinno dojść na tą princeskę. No kurde, no ile ty bijesz? Hog Rider level 9. Ja się cieszę, mam golemiarza na 5, a tu mają Hog Ridera na tak wysokim levelu. No po prostu jakaś masakra. Dobra, myślę, że golem, jakbym teraz wjechał z golemem, to on byłby, no tak jak mówię właśnie, dobrze, że nie wyjechałem z tego golema, bo on dałby mi barbarzyńców, byłaby lipa. Dobrze, on tam zapował, bardzo słabo zapował swoją drogą, tak więc tutaj nie mamy żadnego problemu, przez to, że on troszeczkę tego zapa tam sfailował. Tak więc tutaj, oj, te fire spirity przecież by dobiły to, trochę niepotrzebnie też tam tym panem zagrałem. Dobrze, to się wybuchło, czy w lightninga dajemy? Nie dawajmy tego lightninga. Bo on teraz wypuści tego, Hog Ridera na pewno. Moim zdaniem, tak jak mówię właśnie. Princeskę, trzeba uważać na princeskę, żeby tutaj... Dobra, dajmy tak. Dobrze, daj princeskę kolego. No i nie dał niestety. Dobrze, dajmy teraz golema. Myślę, że golem to nie będzie najgorsze rozwiązanie. Teraz trzeba uważać na elitarnych barbarzyńców, bo wydaje mi się, że jest taka możliwość, moi drodzy, że on może tych elitarnych barbarzyńców puścić. Tak więc jak najbardziej trzeba na to uważać. Dobrze, arczerki z tyłu, żeby nie zostały obite. Dobrze, bardzo nawet dobrze bym powiedział. Pyk, Hog Rider załatwiony, panie Hog Riderze. Oj, on mnie teraz może tutaj łatwo spuszować. Chociaż mamy bardzo, ten golem jak się tam przepycha. Po prostu tyle obrażeń, co on teraz może wytankować. To jest po prostu poezja, że tak powiem. No i jest naprawdę dobrze, jest naprawdę nieźle. Dajemy teraz piecyk, mamy dosyć dobrą obstawę z tyłu, że tak powiem. Oj, za dużo, że tak powiem, mówię. Trochę źle z mojej strony. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, dajmy tak. O-o! O-o! Czekajcie, czy on ma deloga?
No koleś. Dobrze, czy z nim wygramy, moi drodzy? Tak, wygraliśmy z nim. I co za good game. Ale ciężka gra, ale ostatni push, moi drodzy. To jest właśnie moc golema na 5 levelu. Ostatni push, no i wszystko przepuszowaliśmy, co mogliśmy. No i to mi się podoba. To mi się podoba, panie kapitanie. O to chodzi właśnie. O to chodzi właśnie w tych rozgrywkach. W ogóle mam graveyard, zastanawiałem się. O, mam też tego, Baby Dragona, kupię sobie dwie karty. Jak najbardziej spoko, za niedługo też będę miał już go na 4 levelu. 50 kart, żeby ulepszyć golema na kolejny level. No to powiem wam tyle. Jest to moja ulubiona karta, ale za prędko chyba go nie ulepszę. Chyba Lightninga bym teraz, czekajcie, nie, teraz jeszcze bym poprosił w następnym proszeniu o epiki, to bym na pewno poprosił o Baby Dragona, czyli za tydzień w niedzielę, a później poproszę, będę prosił o Lightning i wtedy Lightninga będę miał na 5, Baby'ego na 4, no i będzie wszystko jak najbardziej spoko. No dobrze. A się nagadałem. Dobra, lecimy z kolejną ręką. Mam nadzieję, że tym razem też nam się uda wygrać, bo chcę troszeczkę te puszki podbić. I na pewno, moi drodzy, jestem pewien, że jeżeli tylko uda mi się ulepszyć piecyk na level 8, to będzie mi zdecydowanie łatwiej grać i jestem pewien, że dobiję plus te 200 puszek, więc już będzie trochę więcej, bo moi drodzy, to naprawdę dużo pomaga. Zobaczcie, jeżeli... O, ten w ogóle ma 9, więc to dużo nam pomoże. Moi drodzy, to naprawdę dużo pomaga. To się tylko tak mówi, że tam mało pomaga czy coś takiego, ale to dużo pomaga. Dobra, light... Aj, szkoda, że tak późno dałem. No dobra, nieważne. To naprawdę dużo pomaga, bo to nawet może zadać nawet 1500 obrażeń, ale to jest ogromna liczba, wiecie. Połowa wieża, bo nawet więcej niż połowa. To jest naprawdę sporo, dobra. Teraz tak, dajmy golema. No, lecimy tutaj z koksem. Tak myślałem, że właśnie on coś takiego może dać. Pewnie trzeba być na to przygotowanym. No nieciekawie, powiem wam szczerze. Ale golem tam powinien poharatać tego chłopaka. Więc to też nie powinno być jakimś tam wielkim Oj, golem nie poharatał. No i teraz co? A bo mam pomysł, mam plan na to. Patrzcie na to. Dobrze! Oj, bardzo źle! No nie, kolego! Oj. No i mamy po wieży. Aż się rozpłakałem. 9 level, a zobaczcie, jak dobrze gra. No wiadomo, no, jak ma 9 level, jest na 3 półka puszek, to musi dobrze grać, no nie? Ale też ma dobre level kart, jak na ten level w sumie. 5 level wiedźmy na 9 levelu? Ja na pewno takich nie miałem. W ogóle golem to jest pierwsza karta, którą mam na levelu 5, to... To naprawdę jest, jak dla mnie, duże osiągnięcie. To wiadomo, że część z was na pewno już ma na 8, na 5 levelu, przepraszam. To nie jest jakieś, wiecie, rzecz nieosiągalna, ale mówię, że jak dla mnie to jest całkiem spore osiągnięcie. Dobrze, dajmy sobie tutaj deloga. Oj. No, archerki, co wy robicie? Aj, przegrany, to jest przegrany, moi drodzy. To jest przegrany, ten mecz jest na pewno przegrany, ja już to widzę. Dobra, dajmy Baby'ego tutaj. To jest raczej na pewno przegrany, no. Tutaj nie mam szans się nawet tam przepchać. Dobrze. W takim razie dajmy sobie piecy. W ogóle powinienem bardziej defensywnie w tym meczu grać, a nie tak na łapu capu, które tutaj gram. Ale dobra, mam nadzieję, że dobrze. Nawet spoko, powiem szczerze. Nawet dobre obrażenia mu tutaj zadam, co jest śmieszne, bo nie powinienem. O, patrzcie, nawet po tą wieżę zaraz puszuję, co jest najśmieszniejsze. Dobrze, patrzcie. Patrzcie, jak tutaj ciekawie się nawet zrobiło. Dobra, dajmy Baby'ego tutaj. Dajmy sobie tutaj, w tym momencie dajmy sobie tak. Damy sobie, moi drodzy, tak. To będzie mocne. Dobrze, bardzo dobrze. Oj, mega minion tutaj. Dobra, teraz trzeba się bronić. Oj, teraz chyba się z tego nie wybronimy. Nie wybronimy się z tego, tak. Po nas, niestety przegraliśmy przez tego Freeza, który tak mu dużo dawał, bo wiecie, moje wieże wtedy nie pracują, good game oczywiście, well played i good game, to mu naprawdę to dużo dawało, no ale wielki szacunek dla tego pana, ja na 9 levelu nie byłem, nie no, byłem w legendarnej arenie, byłem w legendarnej arenie na 9 levelu, nawet wysoko byłem na 9 levelu w legendarnej, ale aż tak wysoko nie byłem, tak więc gratulacje dla tego pana, bo no widać, że dobrze gra, prawda? Wielkie gratulacje, chciałbym tak grać jak on, aczkolwiek też ma wysoki level kart, to też nie ma co mówić, że jest jakiś tak mega skillowy, no bo karty ma też na wysokim levelu, to też mu trzeba przyznać. Dobra, dajmy golema. Widzę, że nasz przeciwnik trochę śpi tutaj. Nie wiem, czy dobrze robi, bo już dużo eliksiru stracił. Dobra, ale dał Wizarda na levelu 7. W ogóle tamten 9 level miał na 9, to co to było w ogóle? Dobra, na 11 levelu masz to, nie ma problemu. Baby'ego. No, Baby całkiem niezły byłby tu. Leć tam, Baby. O kurde, ale się rozparoszył chłopaczyna.
Nawet chyba mogłem nawet zostawić tego, mogłem nie delogować. Nie wiem po co to zdelogowałem w sumie. No ale dobra, dobra, doślimy wszystko co mamy. Co my się tutaj będziemy cackać z nim, prawda? Patrzcie jaki push się tutaj zrobił w ogóle. Mieliśmy w ogóle się tam z nim nie bić, a tu się taki push zrobił, że ja nie mogę, no. No nieźle, niezła akcja się stała tutaj. Nawet, dajmy nawet pieca. Kurde, czy to my tą wieżę mu spuszujemy. Co to miało być w ogóle? Nie spodziewałem się, że spuszujemy. Wiecie, tak wystawiłem w sumie, tak trochę tak głupio wystawiłem, tak na łapu capu, bez żadnych tego, bez żadnych przemyśleń. No ale udało się, więc no czasami też na farcie może się udać, prawda? Dobra, golem na levelu trzecim, czyli kolego, koleżko, no niestety, no co ja mogę ci powiedzieć? No sayonara, chyba tyle ci mogę powiedzieć. Bo raczej na trzecim levelu się do mnie nie przebije. Słaby level kart ma jak na 10 level. Ma karty takie typowe do spamu w sumie. Okej, okay. Dobra, patrzcie, rozwiążemy to inaczej. Niech on sobie tam wybuchnie. To on tam wszystko powinien skosić. Patrzcie, my go, chodź tutaj, dobrze. Patrzcie jak my go ładnie jeszcze ogramy. Zaraz zobaczycie w jaki sposób. Tak zrobimy, dobra. Tak zrobimy, o kurde, halo. Że to się nie skończyło jakąś porażką dla mnie. Dobra, ale dobra, nie zadał tak dużo, tak jak mówiłem. Golem raczej na levelu trzecim jest ciężko mu się przebić pod taką wieżę, która jest na tak wysokim levelu, bo jednak ma minus te 800 życia, to jest dużo. W porównaniu do mojego golema 800 życia to jest bardzo dużo. Więc no, tak trochę lipa, no ale trudno. Co, ja się tam na pewno nad jego kartami nie będę rozpłakiwał. Trochę to niepoprawnie gramatycznie zabrzmiało, przepraszam. Jeżeli są tu jakieś osoby, które lubią język polski. Dobrze. Dobra, chodźcie tu, patrzcie jak my tu ich ogrywamy ładnie. Dobra, patrzcie, golem się nawet nie rozbił pod wieżą. A my w tym samym czasie dosyłamy naszego golema. I nasz golem powinien pokarać, prawda, tamtą prawą wieżę. No i dobra. No dobra kolego, no ale niby masz tą wieżę. O-o. Żeby nas tutaj nie dopuszował w ogóle, co jest? Patrzcie, co za cwaniak. Dobra, ale na spokojnie, teraz myślę, że taki ofensywny golem by tam wleci zaraz. Dobra, już musimy tego golema grać, żebyśmy zdążyli, no nie? Się do niego przebić, mogłem defować, ale jeżeli uda mi się tam przepchać, to zrobię więcej gwiazdek niż on. Więc zdecydowanie wyjdzie to dla mnie na plus niż dla niego. I to powinniśmy się tym jak najbardziej cieszyć, dobrze. Dobrze, zróbmy to w ten sposób, żeby on sobie tam wybuchł pod tą wieżą. Ojojoj, dobrze. Dobra, jak on tam wybuchnie. Wybuchnij, dobra. I mamy to na deloga, tak, good game, super. Udało nam się, zdecydowanie wyszło to dla nas bardziej na plus. Z tego względu, że my zarobiliśmy dwie koronki. I to jest jak najbardziej spoko. Dobra, moi drodzy, gramy sobie ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Tak więc chodźmy sobie jeszcze na tego battle rama. Może zróbmy sobie ciuteńkę lepszy deck. W ogóle co mi tutaj proponujecie? Ten deck jest śmieszny w sumie, ale ma za dużo chyba tego. Czekajcie, może coś się nam uda innego tutaj wykminić. Dajmy zamiast strzałek, albo dobra, zamiast zapadamy tego hoga. O, to może być całkiem niezłe. No, całkiem ciekawe. Dobra, spróbujmy tak, czemu nie? Ja myślę, że to jest deck moich marzeń. Dobra, lecimy sobie z battle. No i zobaczymy jak nam się tutaj, moi drodzy, uda to wygrać. Okej, mamy takie średnie karty w sumie. Mogłem zamiast tego darta sobie dać princeskę, ale dart też jest dobry. Super, dajmy sobie tutaj princa. Prince. Tutaj nam wleci, dobrze, i zdychają dzieci. Okej, panie princie, dajmy nawet arołki tutaj. Dobrze, bardzo ładnie wjechał, patrzcie, nawet to się sprawdziło w sumie. Ten princ tam jeden hicior zadał, więc myślę, że nie jest najgorzej. Dobra, dajmy sobie tak i dajmy poisona. Zobaczymy, czy on będzie próbował nam czymś tutaj kontrować, że tak powiem. Ładnie ten poison. No, nawet gitara, ten poison nawet tam dużo zrobił. Zobaczcie, nawet tego bombera rozwali i prawie rozwali mega miniona. To jest, o, nawet rozwalił mega miniona, no nieźle. A to ciekawa akcja, że tak powiem. Walkirię sobie tutaj dajmy, która się będzie obkręcała i wszystko, wszystkim obrażenia zadawała. Dobrze, bardzo dobrze, moi drodzy. Oj, bardzo źle jednak. Battle Ram, czy to się sprawdzi? Dobra, patrzcie, Battle Ram za Walkirią, którą tą Walkirię powinien teraz przyspieszyć. Zobaczymy, co się teraz, moi drodzy, stanie. No i teraz chyba push na wieżę poleci. Dobrze, bardzo dobre obrażenie tutaj zadał ten nasz koleżka, co w Afryce mieszka. Dobrze, bardzo ładnie, jeszcze jeden hit. Dobra, super. Dobra, nie arołkujmy tego. Dajmy sobie tak, w ten sposób.
Dajmy sobie w ten sposób. Dobra, patrzcie, patrzcie, żeby w Prince'a nie wleciał. I super, nie wleciał w Prince'a. Jak najbardziej spoko. On, okej, okay, on broni, z tego co widzę, bardzo źle robi. Nie powinien bronić, bo wiedzę, że ja mam strzałki, więc powinien atakować bardziej niż bronić. Dobra, Dart Goblin, który powinien zadać dobre tutaj obrażenia, znośne, na pewno znośne. Ja się nie obrażę na te obrażenia tego Darta. Dobrze, to sobie myślę odpuścimy. Co ty, chłopaku, robisz, no? Jestem pod wrażeniem, co ty robisz. Dobra, może dajmy sobie Walkirię tutaj. Ja mam to na strzałki, nie wiem co on robi, dobra. Mhm, dobrze. Dobrze, Ice Spirit. Dawaj, dawaj, Ice Spirit. Kurde, wpadł niestety, no ale dobra, nie jest najgorzej. Dobra, teraz dajmy sobie myślę Hoga. Teraz Poisona. To też się na pewno przyda. Dawaj, wjeżdżaj tam, super, wjechał. Moi drodzy, Dart Goblin. Dart Goblin jak najbardziej też super, że tam wjechał. Nasz Darcik tutaj obija. Na pełnej, super Darcik. Super, super. Dobra, Darcik tutaj obił, dajmy sobie Ice Spirita, dajmy sobie Valkyrie jeszcze tutaj. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, obija i pięknie Valkyria to tam zgasiła tego pana. Okej, okej, kup se klej, dajemy Darta na drugą stronę. Wydaje mi się, że to też nie powinno być złe i mamy dwie wieże za jednym puszem. Znaczy nie za jednym, ale mamy dwie wieże. Dobra, Prince, chodź tutaj, ściuwo. Dobra, dajmy sobie tak. Bardzo dobrze, moi drodzy, super. Super, naprawdę super obrona i tak, moi drodzy, wygraliśmy tą walkę, więc udało się jak najbardziej spoko, więc jak najbardziej się z tego powodu cieszę. I myślę, moi drodzy, że to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić. Ja będę się tutaj zabierał do kolejnego odcinka Clash Royale. Nie wiem, czy akurat z Battle Ram Challenge, ale myślę, że możliwe coś jeszcze nagram z Battle Ram Challenge, no ale wydaje mi się, że raczej nie. Dobra, moi drodzy, ja się wam będę żegnał, mam nadzieję, że wam się taki odcinek 20 minut też spodobał. Teraz tak jak mówię, będą te odcinki ciuteńkie, krótsze. No myślę, że to będzie nawet dla was ciekawsze, bo pisaliście też do mnie, że Kuba fajnie się to ogląda, ale czy nie można byłoby odcinka podzielić na dwie części, żeby był krótszy i lepszy? No ja sobie tak pomyślałem, w sumie, czemu nie? I tak sobie pomyślałem, moi drodzy, i myślę, że to jest całkiem niezła sytuacja. Tylko po prostu rozstawienie tych odcinków. Tak więc mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić, zapraszam was na wszystkie grupki, nie grupki. Jeżeli chcecie wysłać fanarta, żeby się pokazać w odcinku, to oczywiście wysyłajcie albo na maila, albo na fanpage, jeżeli macie Facebooka. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Wbijajcie na grupkę, zostawcie lajka. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach.